www.sklepkolonialny.com Mój uczciwy interes Książki z prawdziwym autografem Strokate koszule, które sam noszę Jerba, którą rzeczywiście piję I w niedzielę nieczynne www.sklepkolonialny.com Come Please come No i proszę pana Jeszcze mam odpowiedź na pytanie Jesteś tam Krzysztofie? Jestem, jestem a, bo tak zacichło, myślałem, że się zerwało, mimo tej przepustowości dobrej. I jeszcze mam dla Państwa odpowiedź na pytanie dotyczące tego, czemu w Ameryce ciągle nie ma testów. Dzisiaj rozwożą testy na koronawirusa, czemu zabrakło w Ameryce, a w, w Italii nie zabrakło, czy w południowej Korei. Otóż <tuszy> W Polsce są takie głosy, żeby testy na życzenie były, i ktoś policzył, że to, to Błońska chyba proponowała, że to 34 lata, żeby przetestować wszystkich w obecnym tempie. E, to jest ten sam problem wszędzie. Otóż e, pierwsza sekwencja tego wirusa przyszła z Chin dopiero w styczniu. Oni już tam aferę mieli od listopada, kto wie, czy chwilę wcześniej się nie zaczęła, ale wysłali pierwszą sekwencję i to była sekwencja podejrzana. Niemcy na jej bazie i kilku innych wyprodukowały test. I WHO, czyli ONZ, posługuje się właśnie takim testem. Ameryka stwierdziła, że ten test jest wadliwy. Trzeba go robić komuś trzy razy, żeby się upewnić. Jak dwa razy wyjdzie pozytywnie, to dopiero wtedy wierzymy, że ma wirusa. To są testy wadliwe, prawdopodobnie dlatego, że ta sekwencja była jakaś wadliwa, albo się pospieszyli zrobieniem tego testu. O co chodzi? Robisz sobie tam wymaz z nosa, czy z gardła, czy z koi. wsadzasz do butelki i tam w tej butelce jest płyn, który namnaża wirusa. I teraz trzeba wymyśleć taki płyn, który zmieni na przykład kolor. Y i tylko w tym jednym przypadku, gdy masz koronawirusa, ma zmienić kolor. Więc trzeba wymyśleć, co to tam ma być w tym płynie, żeby zobaczyć, że namnożyło się właśnie tego wirusa, a nie innego. No i w Amerykanie, ponieważ tamte testy i sekwencje były wadliwe, Postanowili wyprodukować własny test. I tutaj się zawaliła. Ameryka jest krajem niescentralizowanym, tylko federacyjnym. Zajęła się tym agenda rządowa, produkowaniem tego testu amerykańskiego, podobna do naszego sanepidu. I tu nie zadziałało. Nie pozwolili tego, bo jak urzędnik się czegoś złapie, to trzyma się kurczowo. Nie pozwolili tego wypuścić do firm, do firm prywatnych, żeby firmy prywatne wyprodukowały testy swoje i potem zobaczymy, który lepszy. Tylko trzymali to u siebie. Trump się w końcu wkurzył, jak się o tym dowiedział, jak to wykrył, i uwolnił produkcję testów do firm prywatnych. Przed tym zebraniem, o którym opowiadałem wcześniej, skreślił, skreślił te wszystkie zakazy sanepidu. Powiedział: Nie, tak nie będzie. Prywaciarze niech robią test i wreszcie będziemy mieli jakiś test skuteczniejszy od tych, którymi się posługują Europejczycy. I teraz Chiny, proszę pana. No no właśnie, Krzysztof Skowroński być może będzie pamiętał, kto yy, wymyślił to powiedzonko, które za chwilę zacytuję, czy to Churchill był, czy kto inny, nie pozwólmy by się dobry kryzys zmarnował, to jest podejście wielu polityków, jak wybucha kryzys po stronie PiSu, to Błońska się cieszy i nie pozwala, żeby ten kryzys się zmarnował, czyli żeruje na jakimś kryzysie, Chińczycy to stosują nagminnie, to jest chińska filozofia, która nawet jest w języku chińskim zobrazowana w taki sposób. Oni mają inny alfabet, takie mają tam krzaczki, stołki, czy jak to to nazywa. I teraz słowo kryzys jest zbudowane z dwóch znaków w języku chińskim. Jeden znak oznacza niebezpieczeństwo, a drugi oznacza okazję, szansę, Czyli niebezpieczna, ale jednak okazja. Chińczycy tak podchodzą do każdego kryzysu: czy to jest kryzys finansowy, czy wojenny, czy pandemia, chiński wirus i tak dalej. Dla nich, w ich mentalności, kiedy patrzą na literę oznaczającą kryzys, to widzą dwie rzeczy: niebezpieczeństwo, owszem, owszem, ale jednocześnie okazję. I teraz dzisiaj rano wyczytałem, że był atak cybernetyczny internetowo zaatakowali, strony amerykańskiego sanepidu i zaczęły się fejki pojawiać. Nie wiemy, czy to zrobili Chińczycy, ale możemy być podejrzliwi, bo po pierwsze ukrywali przed światem skalę tego wirusa. Nie, nie, nic się nie stało. To typowe komunistyczne zachowanie. Ale powtórę, kiedy już się rozlała pandemia na świat, to przedstawiciel partii komunistycznej odpowiedzialny za Ministerstwo Zdrowia powiedział coś takiego. Zalejemy Amerykę koronawirusem i zatrzymamy dostawy leków. I wtedy pogadamy z Wami. To jest odpowiedź na wojnę celną, którą Trump wywołał. Być może. Być może jest to jakaś wewnętrzna wojna partyjna w Chinach. Kto się Chinami interesuje, to wie, że w Chinach wojny partyjne są bez przerwy. Są frakcje Międzyszewików, Bolszewików, jakieś inne tam. U nas były porozumienie poziome w partii PZPR, kiedyś było różne frakcje. Frakcja Gomułki była i frakcja przeciwników Gomułki. Wszyscy poprzedni sekretarze Partii Komunistycznej Chińskiej albo giną, albo znikają. Obecny Xi też doszedł do władzy właśnie w taki sposób. Ten, to on ma na imię najmniejszy, a nazwisko ma bardziej skomplikowane, to obecny sekretarz Partii Komunistycznej. Teraz właśnie w Chinach zniknął jego krytyk. To też jest treb komunistyczny, który działał w kierunku ograniczenia wolności w internecie i tak dalej. Krytykował pana Xi. Sekretarza partii i zniknął właśnie wczoraj. Nie wiadomo, gdzie jest, jego przyjaciele mówią, że zniknął gdzieś. No albo go zabili, albo go gdzieś schowali. E, więc toczy się w Chinach w związku z wirusem jakaś gra wewnętrzna, ale nas interesuje z zewnątrz przede wszystkim coś takiego. 20 lat temu niecałe. Chińska gospodarka to było 10% gospodarki amerykańskiej. W związku z tym. Upadek gospodarki w Chinach nie mógł nam specjalnie zagrozić, bo to było 10% wszystkiego. To, to W ogóle to nie był wróg gospodarczy. W tej chwili chińska gospodarka równa się gospodarce amerykańskiej. Możemy się kłócić, czy to jest 110% czy 90, bo nie wszystko o Chinach wiemy, ale wzrost jest radykalny. Jesteśmy uzależnieni wszyscy, Unia Europejska też od chińskiej produkcji. Kiedyś to było 10%. Budżetu amerykańskiego, dzisiaj gospodarka chińska to jest tyle samo co gospodarka amerykańska. E, Chińczycy działają agresywnie, na przykład w taki sposób, że udzielają pożyczek pod zastaw. W Afryce robią to nagminnie, w Europie robili to w Grecji. Udzielają e, państwom w kłopotach pożyczki. Podzastaw jakiś. Oni nie chcieli żadnych gwarancji rządowych, bo mówi, wasz rząd grecki jest słaby, po, czy afrykański. Poprosimy w razie czego podzastaw portu, który macie, albo podzastaw linii kolejowej, albo podzastaw kopalni, bo to jest jakiś majątek w waszym biednym kraju. I teraz? Co się dzieje, gdy pożyczka jest niespłacona? Chiny pracują na to, żeby nie była spłacona. Udzielają zbyt wielkiej pożyczki komuś, kto za chwilę przegra wybory. I wchodzą w posiadanie linii kolejowej, kopalni i portu. I teraz wyobraźmy sobie, że udzielili nam pożyczki pod zastaw portu w Gdyni. I w Szczecinie. I nagle przejmują te dwa miejsca, i kraj taki zostaje kompletnie, w cudzysłowie, bez dostępu do morza, bo nie ma portu. Tak się dzieje w Afryce i wiele yy, w Grecji się zdarzyło takich rzeczy. W ten sposób działają Chiny. Imperatywem chińskim jest, żeby wiek XXI był wiekiem chińskim. Ogłosili to już dawno temu, wiek XX był wiekiem amerykańskim, a teraz wiek XXI będzie wiekiem chińskim. E, I na to pracują. To jest nasz wróg. To jest zagrożenie, a dodatkowe informacje związane z koronawirusem, płynące z Indii, na przykład, przebadano tego wirusa i wykryto, że on zawiera aminokwasy pochodzące z wirusa HIV. No to w naturze takie rzeczy się nie dzieją, stwierdzili badacze. W kilku innych krajach też były takie badania, że ten wirus wygląda na sztuczny. Cztery dodatkowe białka wsadzone do wirusa, no natura by takiej mutacji nie wykonała. Rachunek prawdopodobieństwa skreśla taką możliwość. Być może jest to wirus produkcji chińskiej. Pytanie, czy im się wylał przez przypadek z laboratorium, czy wypuścili go celowo, to jest pytanie w gruncie rzeczy drugorzędne. Ale nie jest to taki wirus jak zwykła grypka. I teraz. Skoro nie jest to taki wirus jak zwykła grypka, to proszę nie liczyć na to, Krzysztof Skowroński o tym wspomniał, że jak przyjdzie wiosna i słońce podgrzeje temperatury i będzie więcej UV w powietrzu, to że ten wirus zginie. On jest bardziej podobny do opryszczki i do malarii w swoim przebiegu. Malaria, wiedzą Państwo, wyleczył raz, czeka się na nawroty. Opryszczka została zduszona, zniknęło Ci z buzi opryszczka, ale ona w Tobie tkwi. Uśpiona. I w przypadku koronawirusa należy oczekiwać tego samego. No, i w Polsce słyszę ogłoszenia, które z innych krajów słyszałem też, że skutecznym lekiem wspomagającym wyleczenie. Koronawirusa jest taki sam lek jak na malarię, właśnie. Ja kupowałem arechin w Polsce przez wiele lat. Jako prewencję, jak wyjeżdżałem na wyprawy, to łykałem raz w tygodniu arechin. To jest chinina. I teraz chinina na malarię, na takiego wirusa, który powraca w tobie. I tutaj na koronawirusa też chinina w połączeniu z cynkiem pomaga. Mamy polfę, niech polfa się tym zainteresuje i produkuje, żebyśmy nie musieli importować z Chin, które powiedziały, że zalejemy was. A potem wam jeszcze zatrzymamy dostawy leków, boście się uzależnili debile od nas i kupujecie. Ameryka kupuje prawie 100% leków z Chin. Więc jest to zagrożenie. To jest jak wypowiedzenie wojny. Jeżeli się komuś mówi, zatrzymam ci dostawy leków w momencie, kiedy umierasz. No to, to tyle wiem na temat Chin. To ja tylko jedno, jedno. Natomiast w komfort. Proszę. Jedno. jedno uzupełnienie albo nieuzupełnienie tylko zdanie przeciwne rozmawialiśmy dzisiaj z panią doktor z Oxfordu która twierdzi że która zajmuje się wirusami że to jest wirus który stworzyła natura to wszystko pouzasadniała dlaczego co jak jest zbudowany nie potwierdziła o tych czterech dodatkowych białkach które ten, ten wirus ma, więc czy jest pochodzenia naturalnego, czy, czy też laboratoryjnego, możemy wierzyć albo w jedną wersję, albo w drugą. Być może bardziej prawdopodobna jest taka, że jest to wirus naturalny po prostu. Tak jest. No, że są hinduscy wirusy. naukowcy, najmądrzejsi na świecie, i wszyscy wyjeżdżają do Ameryki studiować, i potem zostają tutaj, się z tym nie zgadzają. I francuscy też, znalazłem tę kartkę. Zespół badający tego wirusa stwierdził, że koronawirus ma cztery aminokwasy nie występujące w innym koronawirusie. Ale to trzeba było dotrzeć do tego dalek. zespołu, bo to w ramach tych no, fake newsów, które się pojawiają na, na, na świecie, trzeba było wyłowić nazwisko. Zrobimy to, wyłowić nazwisko. Dotrzeć do tej osoby, żeby wiedzieć, kim ona jest, czy jest naprawdę, czy żyje, czy prowadzi badania, czy też tak sobie ktoś napisał. Tak samo jak warto tę panią prześwietlić, skąd ona ma te informacje, bo może ona ma informacje z fake newsów, a Wielka Brytania, skoro została wspomniana, zastosowała procedurę. To Wczoraj takie wiadomości usłyszałem i jeszcze nie miałem czasu ich sprawdzać głębiej, ale w amerykańskich telewizjach się pojawiła informacja, że Wielka Brytania stosuje. Inny sposób podejścia do tego wirusa. Wierząc w to, co ta pani mówi, że to jest naturalny wirus i jego przebieg nie będzie taki jak opryszka i malaria, tylko po prostu się wykokosi, Brytyjczycy skłaniają się w kierunku takim: niech się teraz wszyscy zarażą. 80% przechoruje tak jak zwykły katarek i nabędzie odporność. Więc, zamiast zmniejszać te fale, wypłaszczać ją, żeby ludzie stopniowo trafiali do szpitala, żeby szpital mógł się wyrobić z obsługą chorych, to zróbmy dokładnie odwrotnie. Niech wszyscy zachorują naraz, skróćmy tę pandemię, bo ona, jak gospodarka będzie nieczynna przez 4 miesiące, to jest afera, a jak miesiąc się wychorujemy wszyscy i przyjdzie wiosna, to będzie nam lepiej no to jest brytyjskie podejście czas pokaże kto miał rację gdyby było tak jak z opryszczką i malarią, że ta choroba wraca to to jest niedobry pomysł żeby wszyscy zachorowali naraz bo zachorują a potem zachorują znowu i potem zachorują jeszcze znowu tyle wiem na dzisiaj proszę pana więcej Wy, nie wiem wycofa się myślę premier Wielkiej Brytanii z takiej strategii ale pożyjemy zobaczymy a teraz posłuchamy piosenki numer 3 Czyli co zrobił tak. ten facet, który pomieszał to whisky z nie wiadomo z czym? E, tutaj inny facet mówi, że ta y, irlandzka whisky to w ogóle nie działa. Takie ma podejście, że on tam z babą miał jakiś kłopot, we dwóch będą śpiewać. A ten drugi miał jakiś inny kłopot i próbowali whisky zalać to i nie działa. The whisky ain't working.